Pomóż nam spocząć w chwale Twojego Królestwa. Pomóż nam teraz skosztować Jego mocy, Jego miłości. I przejdź, Panie, teraz pośród nas. Zapraszam Cię. Przejdź, abyś mógł dotykać naszych ran, naszych słabości, abyś obmywał je chwałą Twojego Królestwa. Abyś je dotykał chwałą Twojego Królestwa, Panie. Poddaję teraz wszystko, każde miejsce w naszych ciałach, umysłach, w naszych emocjach, w naszym duchu, chwale Twojego Królestwa, Twojej chwale. Niech Twoi aniołowie idą przed Tobą, Panie. Niech torują Ci drogę. Niech szafują Twoją chwałą, Twoją łaską. Niech rozlewają w obfitości w naszych sercach. Niech przepływa pomiędzy nami strumień Twojej chwały, chwały Twojego Królestwa, Panie. Niech leczy serca, niech uwalnia serca, niech koi choroby. O tak, Panie, dokonaj tego, co zapowiedziałeś teraz, teraz, Panie. Kadish, Merenei, Hamanash, Telem Shaddai, Karios, Mekut Marach, Halam Hadish, Neranai, Kem Helem Hadesh, Mekut Mahalam Hadi, Otakura Nash. Przyjdź, Panie, Kenel, Helem Hadai, Mekanesh, Telem Shaddai, przyjdź, Panie. Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Mojego ducha przyjdź Panie, przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie, przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Przyjdź Panie z nawróceniem, przyjdź Panie z uzdrowieniem, niech nawiedzi Twoje Królestwo mojego ducha. Utknij serce me, serce me, dotknij serce me,
Pan Jezus przychodzi teraz po to, aby dotykać serc, które są jak skrwawiona, poszarpana szmata. Serc, które czują się tak głęboko poranione, które są tak mocno dotknięte przez ból, cierpienie życia, przez historię życia, że nie potrafią poskładać się, nie potrafią odnaleźć w sobie szczęścia, a tylko mrok, ciemność, pustka i zwątpienie. I Pan Jezus wpatruje się teraz w serca tych osób, które tak właśnie się czują, które czują się tak bardzo mocno naruszone przez historię swojego życia, przez doświadczenia życia, przez doświadczenia dzieciństwa, młodości. I Pan Jezus chce teraz dotykać ich serc, serc pogrążonych w lęku, w ciemności, w poczuciu pustki, osamotnienia, w poczuciu nędzy. Pan przychodzi teraz z mocą do serca Marty, do serca Agnieszki, do serca Roberta. Odbudowuje teraz te serca. Przywraca im wolność. Amen. Tak, przyjdź Panie. Przyjdź Panie do ran naszych serc. Przyjdź Panie do tych serc poranionych, które od dawna wołają o Twoją litość, o zmiłowanie, które są pogrążone w ciemności, w depresji, w smutku, w lęku. Przyjdź Panie, niech Twoje królestwo uwalnia z lęku, uwalnia z ciemności teraz, Panie. Teraz. Dotknij serce me. Dotknij serce me. Dotknij serce me. Teraz do ran poniżenia. Są pośród nas osoby, które wielokrotnie w swoim życiu doświadczały głębokich upokorzeń i poniżeń. I tymi oprawcami byli zarówno najbliżsi, rodzice, rodzeństwo, ale także koledzy, koleżanki w szkole. I są pośród nas konkretne osoby, które niosą w sercu głęboki ból poniżenia. Takie upokorzenie, podeptanie, które czują w głębi swojego serca. I to są konkretne sytuacje, zdarzenia z ich życia, które przypominają mi się teraz, w których te osoby czuły się tak bardzo niszczone. Jezus dzisiaj chce odbudować ich serce. I teraz te osoby będą odczuwały w sobie takie dotknięcie Jego łaski, Jego miłości, taki kojący dotyk pocieszenia. Proszę Cię, Panie, niech Twoja miłość, tak jak pokazujesz, rozlewa się teraz w ich sercach. Niech rozlewa się w sercach osób poniżonych, upokorzonych, które mają poczucie utraty swojej godności, które nie potrafią spojrzeć na siebie z radością, z takim zachwytem, z jakim Ty patrzysz na te osoby. Tak, Panie, niech Twoja miłość rozlewa się teraz w ich sercach. Niech przywraca im godność, godność dziecka Bożego, godność dziedzica Królestwa. Tak, Pani, przyjdź teraz do nich, proszę Cię. Przyjdź, Pani. Dotknij serca me. Dotknij serca me. Dotknij
dotknij serce me, 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 dotknij serce me. Dotknij serce me, nad sercem Malwiny, dotknij serce me, dotknij serce me, nad sercem Krystiana, dotknij serce me, dotknij serce me, nad sercem Grzegorza, dotknij serce me, dotknij serce me, tak Panie. Mojego ducha, niech nawiedzi.